Ale nie o tym będziemy gadać, jaki jestem zajebisty, fantastyczny, ułożony, bez nałogów, fenomenalny, wyrozumiały. Kurczę, mamo, chwalą mnie. Cześć, witajcie Detailingowy Dziadzia. 10 tysięcy subskrypcji, rewelacja. Jakoś to powoli idzie, słuchaj, no bomba, co tu dużo mówić. Ja wiem, że to nie jest dużo. Może mało też nie, kurczę, ale tu nie o to chodzi. Ja to zawsze mówię, 10 tysięcy subskrybentów, ale sami wyjadacze, konkrety. Takie, kurczę, tacy miłośnicy, naprawdę miłośnicy detailingu. Mam nadzieję. Zresztą widać to po komentarzach i po wypowiedziach, pod filmami, na Facebooku, na grupie, którą stworzyłem. Teraz tak, co do mnie, słuchaj, i do tych subskrypcji. Dziękuję bardzo. Super, rewelacja. Tak naprawdę to, kurczę, no nie spodziewałem się w miarę tak szybkiego uderzenia tych 10 tysięcy. Ja wiem, że są, którzy mają po 100 tysięcy. Okej. Co u mnie? U mnie, słuchaj, nic się nie zmieniło. Kompletnie nic. Tak jak był biedny kanał, tak jest. Tak jak mam garaż, tak jak miałem garaż, tak mam. Tak jak widzisz, wiele się nie zmienia. W garażu, słuchaj, 3 stopnie. Tak, dzisiaj mamy 26 lutego i nagrywam to na surowo. Dzisiaj pojawi się film. Dzień z życia dziadzi. Miał być wosk. Ale stwierdziłem, że kurczę, zawsze na koniec miesiąca był ten dzień z życia dziadzi, więc wosk przerzucę za tydzień. No namieszam. Co do całego detailingu i tej zabawy, kurczę. Słuchaj, zauważyłem, że to idzie tak troszeczkę, kurczę, już grubo w komercji. Już ten detailing to tak, już te takie przepychanki tych firm, masakra. Masakra, naprawdę masakra. To jest ogień i dym. Tak naprawdę coraz mniej się, chce mi się uczestniczyć w tym całym bałaganie i fajnie, że się odizolowałem od komercji. Naprawdę, rewelacja. Rewelacja, że w dalszym ciągu i tu się nic nie zmieni, no bo kurczę, no. W dalszym ciągu nie biorę pieniędzy. W dalszym ciągu nie płacą mi za to, że powiem, że produkt jest fajny, że mnie się podoba. O, może w ten sposób. Nic się nie zmieniło. Faktem jest to, że dostaję coraz więcej gratisów, co mnie bardzo cieszy, bo to chemia nie jest tania. W dalszym ciągu dokładam do tego interesu. Bardzo mnie cieszy też to, że dostaję mnóstwo chemii od widzów. I słuchaj, tutaj w waszą stronę. Dziękuję wam bardzo. I co lepsze, tak naprawdę widzowie, którzy mnie śledzą, te produkty, które mi wysyłają, praktycznie same rodziny. Naprawdę. Także w sumie wy sami wiecie lepiej, co jest, jeżeli chodzi o chemię samochodową, co jest lepsze ode mnie. Kurczę, rewelacja. Ostatnio była wtopa z tym Pure Chemii, z dressingiem do opon. Nie wiem, od której osoby to dostałem. Ta osoba twierdziła, że jest to nowa wersja. Odezwij się do mnie na Messengera, jeżeli możesz. Kurczę, bo tutaj właściciel do mnie zadzwonił i mówi, że to nie jest nowa wersja, że to jest stara wersja. Nie wiem, ile w tym prawdy. Ja nie mam do ciebie pretensji. Oczywiście, że nie mam do ciebie pretensji. Też mogłeś się pomylić, albo też może uznałeś, że to jest nowa wersja. Teraz jedzie do mnie Pure Chemie. Ja już paczkę dostałem. Gdzieś na którymś filmie to mówiłem, że film skasowałem niechcący z odpakowania paki. Co do Pure Chemii, powiem inaczej. Na dzień dobry zmieniło się dużo. Czy na lepsze? Się okaże. Już 2 czy 3 produkty ogarnąłem. No i jak jest? Nie wiem, nie pamiętam. Kurde, ale ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Nic się nie zmieniło. Kolejna rzecz. Tam były tematy poruszane i grupy na Facebookach. Tak, śledzę troszeczkę. Nie śledzę nowości. Nie mam czasu i nie chce mi się. Naprawdę. Nie chce mi się, bo jak mam wejść na Facebooka, a fakt, że dużo siedzę, dużo ze względu na tą grupę, którą stworzyłem, no to jest ogień i dym, tutaj moje jest mojsze, wiadomo. No nic się, tak naprawdę nic się nie zmienia, oprócz tego, że idzie to w mega komercję. Już takie się to zrobiło, strasznie napompowana bańka. Ona kiedyś pęknie. Ja już to kiedyś mówiłem, pęknie, na pewno pęknie. Stworzą się jakieś nowe grupy klepania się po plecach. Okej, niech się klepią. Ja się od tego odłączam. Chcę być taką troszeczkę bidną, ale samodzielną firmą. Tak, robić swoje. Czyli jeżeli chemia mi się podoba, to mówię, że mi się podoba. Jeżeli mi się chemia nie podoba, to mówię, że mi się nie podoba. Czyli nic się nie zmieniło. Jeżeli zrobiłem coś źle, to zrobiłem coś źle. Trudno. Robię to po swojemu. Osoba z Pure Chemii też próbowała mi tam, może inaczej. Skontaktowaliśmy się Wymieniliśmy się paroma słowami, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To nie jest tak, że ja przepychanki. Nie, on napisał swoje, ja napisałem swoje, jak ja to widzę, i on zaczął mi o produktach swoich, co mam zrobić. Ja mówię, nie, słuchaj, ja to zrobię po swojemu, tak czy tak. Co byś mi nie mówił, to ja i tak po swojemu. Ja wiem, że on tam ma swoje, widzi mi się, co do swojej chemii, wiadomo jak jest, ale ja robię po swojemu, tak jak mnie to odpowiada, jak ja to widzę, jak ja to czuję. I oczywiście wiele osób może się z tym nie zgadzać, proszę bardzo. Teraz tak, co do szamponów, jeżeli chodzi bez wypłukiwania, tutaj nie ciśniecie, nie chce mi się, nie lubię tego, nienawidzę, naprawdę, masakra. Tam ktoś mi napisał, miał rację, że dłużej zajmuje mi wypłukiwanie, ale ja nie myję auta dlatego, że ja muszę, ja to lubię, ja to uwielbiam. Naprawdę, jakby nie ta pogoda, to ja już bym siedział, coś bym tam robił, bo teraz akurat jest na minusie i pada śnieg z deszczem. Ja bym już tam siedział, coś grzebał, niedziela, wolne, ha, kurde. Miętoliłbym tam jakąś gąbkę, nie wiem, kurczę, szczotkę, coś bym robił, no bo no, korba jest i korba szybko nie zniknie. Pomimo, że troszeczkę intensywniej zacząłem ćwiczyć, można powiedzieć, tu mnie boli, tam jest szyka, tu się nie mogę zregenerować, starość, SKS jest straszny, kurczę, naprawdę. No dobrze, słuchaj, teraz tak, klasycznie będzie gratis. Dlaczego tak późno film? Z tego względu między innymi też, że czekałem na Tomka, pozdrawiam cię serdecznie, osoba, która daje mi, nie będę ukrywał, daje gratisowo produkty firmy Lega La Hega, czy ten Blue and Green, szwedzkie produkty, i jak na chwilę obecną, no jest dobrze. Wysłał mi, no grubo mi wysłał, moim zdaniem grubo, także kurczę, osoba, która wygra ten konkurs, powinna być bardzo zadowolona. Między innymi jest ta powoka, która moim zdaniem jest mistrzem, jeżeli chodzi o szybkie powoki, uwielbiam ją, siedzi na zderzaku w Audi z tyłu i do tej pory ma się dobrze. Przyciemnienie z połyskiem, miazga, aplikacja. Dla mnie to jest na chwilę król taki, kurczę, jeżeli chodzi o te powłoki, i będzie ta duża butla, która nie jest tania, 400. Ale tu mam magiczny stoliczek. Paczka będzie zapakowana, między innymi obłożona w te gąbeczki. Produkty będą w tym wiaderku z separatorem, no właśnie, od boskiego. Przyciemniło, może troszeczkę rozjaśnię, przeproszę cię na momencik, tak, o, może tak, może trochę lepiej jest. Teraz tak, następna rzecz, zobacz co tu mam, niewidzialna wycieraczka, słuchaj, chodź tu stoliczku, gąbeczka tu, zimno, zobacz, pamiętasz, motylka? Będzie niewidzialna wycieraczka, czyli tutaj od razu mówię, czyścisz wszystkie szyby w całym aucie, bo ci to wystarczy na całe auto, później już masz do wyrzucenia, i do tego glass polish przed czyszczeniem tej samej firmy. No i w tym pudełeczku magiczne, co? Patrzyłem na, ale drogo, cena tej powłoki na chwilę obecną 400. Droga jest, ale jest zajebista. Otworzę czy nie otworzę? O, cała świeżutka butla. Saluteńka. Tu mamy 50 ml, słuchaj, towaresu, dobrze mówię? 50 to jest. Mhm. Tak jest. 50 ml. No poezja, no kurczę, no naprawdę. Ktoś jak to położy na czarny lakier, to oszaleje. Zresztą na każdym lakierze to siedzi wspaniale. Także to będzie na pewno. To już... A, od Leygi będzie jeszcze, słuchaj, i tutaj nie mam tej butelki, a ją dorzucę. Pół litra dressingu do opon. Nie wypowiem się na temat tego dressingu, film będzie, jestem w trakcie i... no właśnie. Pozostawiam to. O, no będzie dobrze, Pojawi się tak, film będzie w następnym tygodniu. Fresso, interior cleaner. Kolejna rzecz, tutaj w stronę Grzegorza z Neoxala. Dał mi tego, kurczę, 2 czy 3 sztuki, więc leci na pewno szybka powłoka, która zastąpiła 111. Nie, przepraszam, ta szybka powłoka zastąpiła Reload 111. Także to leci do ciebie. Kolejna rzecz, która leci do ciebie. Dressing Ultra Coata. Film się pojawi też niedługo. Następna rzecz. Leyga, szampon. Powiem ci tak, myłem nim. Raz, tematu jeszcze nie skończyłem, ale tutaj możesz atakować mycie bez spłukiwania. No. Kolejna sprawa. Film będzie. Szaleństwo, kurwa. Naprawdę. Może nie jest to wydaj, ale to... no... Leyga, naprawdę. Tu, i to jest gruby temat. Tu drogo, drogo. No, będzie gruba paka. Co mieć? Nie będzie tego dużo, ale będzie moim zdaniem drogo. O. Finansowo to będzie całkiem przyzwoicie. Kolejna rzecz. Dostałem to od sklepu detailingowego. To jest tester. Ja mam literek tego i daję produkty, które moim zdaniem... No właśnie. W tę stronę idziemy. Kolejna sprawa. Ponownie Neoxal. 12. Tutaj tego jeszcze nie testowałem. Nie ma, nie mam pojęcia. Czekam. Czekam, czyli plastik i lampy. Kolejna powłoka. Z pian tym razem nie będzie nic. Nie będzie pian, nie będzie bzdur. Tak chciałem, tak właśnie, tak po grubemu troszeczkę. Tak, żeby to były takie konkretne produkty. Ja na pewno coś jeszcze oprócz tego, co tutaj mam, dorzucę. Tak, żeby uzupełnić to wiadro i upchać tymi gąbkami, żeby rzucić to w paczkomat i żeby poleciało do osoby, która wygra. Kolejna rzecz, od Jafixa dostałem. A, tu będzie też Vista do tworzyw sztucznych. Taki pachnący, kurczę, owadrol. Niewiele go jest, ale coś tam sobie namieszasz. Dostałem, jak dostałem pakę, słuchaj, od FX Protect. Dwa takie boksy do skórki, szczoteczka. Tak jak widzisz, pełen zestawik. Także też przyjemna sprawa. Tutaj dziękuję FX w tę stronę. Raczej w sumie to osoba, która wygra, powinna podziękować, bo kurczę, no ja to trzymałem specjalnie właśnie, jak będzie 10 tysięcy subskrypcji. No i szamponik, który jest, nie pamiętam, i rękawica, która jest, nie pamiętam. Albo może już film był, chyba z rękawicą. Może już był. Także to będzie na pewno. I słuchaj, reszta produktów, to zależy, co jeszcze uda mi się tutaj upchnąć, ale będę chciał tam coś dorzucić, więc reszta to będzie niespodzianka. Tak jak widzisz, no moim zdaniem, myślę, że chyba no, najbardziej to się będzie osoba cieszyć z tych powłók, nie? Tu już jest grubo finansowo. Dobra, słuchaj, teraz tak, co trzeba zrobić, żeby to wygrać? W komentarzu poproszę o wpisanie. Nie będziemy ważyć. To tutaj będziemy wiedzieć, kto śledzi kanał. Chcę, żeby osoba, która ma ochotę wygrać tę paczuszkę, wpisała w komentarzu, bez zbędnych bajerów, pierwszy, jaka powłoka, czyli pierwszy wpis po przecinku, później powiem co dalej, pierwszy wpis, jaka powłoka siedzi na Volvo, na felgach zimowych, jeżeli śledzisz, to wiesz, test w dalszym ciągu trwa, i po przecinku, jaka powłoka siedzi na felgach letnich, która w dalszym ciągu siedzi. Jeżeli śledzisz kanał, to już powinieneś, kurczę, śmigać i pisać komentarz, bo wiesz, co nałożyłem i co testuję. Więc jeżeli pamiętasz, śmigaj i ta paczucha, to co widzisz, leci do Ciebie. Coś tam jeszcze dorzucę na pewno, bo widzę, że tu jeszcze miejsca jest. Będzie co upchnąć. Albo i nie, zobaczymy, jak mi się to spakuje. Nie będę nic robił na siłę. No dobrze, słuchaj. Znowu ciemno, kurczę, jakoś tak. Dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, nieważne. Teraz tak. Myślę, że nie będę więcej przedłużał. U mnie na kanale nic się nie zmieni, słuchaj. Nie będzie fajerwerków. Jak było bidnie, tak będzie bidnie. Jak byłem sobą, tak będę sobą. Jak się podjaram, to rzucę zgrabną urwą. Jak się nie podjaram, to pojadę po grzbiecie. No, ja... Kurczę, no ja nie potrafię powiedzieć, że coś jest fajne, a coś jest niefajne. No i do tego zmierzam właśnie, że żeby kurczę, no... A! I zapomniałem najważniejszy. Mam ten fantastyczny wosk. Wiesz, o czym piję, nie? Ceramiker, właśnie. W tę stronę. Mam ten fantastyczny wosk. Widzę, że tam parę osób się sprzedało, kurwa. No to jest po prostu, kurwa, nieporozumienie. I jeden do tego jeszcze był w tym całym Ida. I popłynął. No kasa. Pieniądz nie śmierdzi, ale no... No dobra, no. I tutaj mówię, może wosk działa. Ja jeszcze go nie używałem, ale zawsze pamiętajmy. Cena do jakości. Marcin Szkatuła zresztą, pozdrawiam Cię serdecznie, Marcin, też nim się bawił. No i napisał, że no jest jak jest z nim. No właśnie, a są osoby, które po prostu są zachwycone. No cudowny, kurczę, towar, cudowny. A ja go porównam, wiesz, z czym? Z woskiem z AliExpress za 30 zł. Jeden panel podzielę i będziemy się bawić. Zobaczymy, który się będzie lepiej aplikował, który dłużej posiedzi, który da lepsze uderzenie. Tak zrobię, żeby nie było. żeby nie było. No dobrze, a i dziękuję osobie, tutaj Dawid, Dawid dobrze mówię? Dawid chyba? Chyba tak, ale nie powiem za co dziękuję. Ale dzięki Dawid, wiesz o co chodzi. Ogólnie dziękuję wszystkim osobom, które kurczę wspierają, dziękuję wszystkim osobom, które coś wypominają, czyli że coś zrobiłeś źle, coś zrobiłeś beznadziejnie. Okej, jak najbardziej, dziękuję bardzo. Jest to jakby nie było motywujące, zmień to, zmień tamto. Nie pozdrawiam frajerskich mur. nie lubię frajerów, nie lubię... No kurczę, no powiem to szczerze, ja wiem, że to zabrzmi brutalnie sprzedawczyków. Wkurza mnie to, ja jestem inaczej wychowany. Troszeczkę inne, ja wiem jakie czasy są, ja wiem do czego to wszystko zmierza, no jest takie troszeczkę dziadostwo. Są osoby, które mają potężną wiedzę, ja się za taką nie uważam. Ja mówię to, co sam sobie wypracuję i to, co znam, mogę się podzielić. Jeżeli czegoś nie wiem, to nie udaję, że wiem. Po prostu. Także kurczę, co do filmów, pojawi się kilka fajnych produktów, naprawdę kilka fajnych produktów. A i tu w stronę jeszcze Color Loka do Łukasza, dziękuję bardzo. Też tutaj grubo mnie wspierał. Kurczę, może coś z Color Loka wrzucę właśnie. Filmy się też pojawią. Coś tam mam coś na pewno. A zresztą paczki czekają też na otworzenie z Color Loka, coś tam przyjechało, także też się kilka pozycji fajnych pojawi. No dobra, słuchaj, żeby nie przedłużać. 16 minut filmu. O kurczę, kiedy ja to zbuforuję, kiedy ja to prześlę, ja ci nie mogę. Z mojej strony to wszystko. Nie wiem w jakiej rozdzielczości film się pojawi. Pewnie w słabej, żeby kurczę szybko to wrzucić i żeby wpadło na kanał, żeby to się przesłało raz, dwa, trzy. Bo u mnie to różnie bywa z tym sprzętem. Stare komputery. Kurczę i nieraz jest tak, że film się zatnie, jak gdzieś pojadę, buforuję go, przyjeżdżam, a tam się nic nie ruszyło. No tak to jest. Złośliwość rzeczy martwych. Dziękuję bardzo za oglądanie moich filmów, za moje wypociny. No co, no cóż mogę więcej powiedzieć, śledzić kanał, dziadzia się będzie bawił. Jak długo z tym wytrzymam? Nie wiem, dopóki starczy sił, kurczę. Dopóki starczy film. Na razie filmy jakoś się kręcą i wpadają 3 razy dziennie się staram. Ojej, 3 razy dziennie, w tygodniu. Możliwe, że to się zmieni, wszystko zależy ile będę miał czasu. W tamtym roku mówiłem, że chciałem w tym roku z domem coś zrobić. Zabrakło mi czasu. Negus się zrobiłem straszny, naprawdę. Zabrakło mi czasu i może w tym roku mi się uda. No dobra. Dzięki za subskrypcję. Dzięki, że śledzisz mój kanał. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Pamiętaj. Pamiętaj w tym wiaderku.